chciałaby dopuścić właśnie i mnie jako lekarza, i pielęgniarkę, która do niej chodziła przez te wszystkie miesiące, do takiego najbardziej intymnego doświadczenia, którym jest umieranie. To słowa Anety, która mając niespełna 38 lat w lipcu zeszłego roku przegrała walkę z nowotworem. Po raz pierwszy choroba dała o sobie znać w 2016 roku, diagnoza nowotwór piersi. Gdy po miesiącach leczenia wszystko zdawało się być na dobrej drodze, pojawiły się przerzuty. Jak się okazało, że ma wznowę, była cały czas jeździła do Bielska, tam do pod opieką była lekarza onkologicznego. No, kiedy już ten ból jej dokuczał tak mocno, że lekarz nie mógł jej tych leków zapodawać, nie mógł jej tych większych leków podać, to zaproponował jej właśnie hospicjum. I ona, ponieważ był to okres też pandemia, to było wszystko przez telefonicznie. Źle się czuła, bardzo, bo dostała plastry takie i te plastry ją strasznie wymęczyły. Państwo Mleczko zdecydowali się na pomoc hospicjum domowego, a dziś 2 lata później ponownie z niej korzystają w chorobie kolejnego członka rodziny. Taką pomoc w województwie śląskim świadczy Bonifraterskie Centrum Medyczne. To holistyczna opieka nad chorym, ale przede wszystkim duże wsparcie psychologiczne rodziny umierającej osoby. Jesteśmy z pacjentem, jesteśmy serduchem, dajemy im swoje ciepło, dajemy im siebie. Wszystko, co jest potrzebne. Staramy się, żeby byli bezpieczni, bo to jest chyba takie najbardziej istotne. Przechodzimy z nimi wszystkie trudne chwile i radosne chwile. Każda jakaś zły wynik. Staramy się tłumaczyć, przygotowujemy na najgorsze. No po prostu jesteśmy. Jednak pomoc specjalistów hospicjów domowych to nie tylko oswajanie ze śmiercią, ale również ta w zakresie codziennych czynności. Pacjenta doglądamy również w temacie wszelkiej dolegliwości związanych z chorobami skóry, z otarciami, z odleżynami. Proces leczenia odleżyn jest procesem bardzo długotrwałym, wymagającym szczególnej opieki, szczególnej troski, wymagający specjalistycznych materiałów. Dziś bonifratrzy wspierają blisko 200 pacjentów oraz ich rodziny. Jednak możliwości zespołu są znacznie większe. Bonifraterskie hospicje domowe mogą i chcą docierać do każdego pacjenta w potrzebie, a kompleksową pomoc lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i ewentualnie kapłana można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia. Ze wsparcia wyspecjalizowanego zespołu medycznego można skorzystać na terenie całego województwa. Najczęściej nasi pacjenci to są chorzy leczeni paliatywnie, czyli nie z myślą o tym, żeby ich wyleczyć radykalnie. Tym niemniej w tej chwili te terapie są na tyle skuteczne, że potrafią przedłużyć życie, a to daje nam już taką przewagę również czasową, że możemy jak najdłużej towarzyszyć pacjentowi i w trakcie terapii, i później w razie zakończenia tej terapii, po jej zakończeniu. Także to jest taka grupa chorych onkologicznie, ale oprócz tego trzeba pamiętać, że jest mnóstwo pacjentów z innymi schorzeniami, którzy też kwalifikują się do tej pomocy. Jak na przykład choroby neurologiczne, niewydolności oddechowe, źle gojące się rany czy AIDS. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie, a chory powinien mieć tylko skierowanie od lekarza rodzinnego lub onkologa. Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 530 433 655.